To będzie wyzwanie. Dopiero 3 miesiące prawko, mistrz. Analizę przeprowadziliśmy, że lepiej będzie ustami je utrzymać. Jak się pocałujemy, to trudno. Tak. Samo życie. Witam na kanale Jestem Dramcia, a dzisiaj obejrzymy sobie program Camper. Nie mam pojęcia, co to jest, aczkolwiek ostatnio gram w Dead by Daylight i często spotykam się z camperami. Moja postać? Wróg czekający, aż rzuci siekierą. No hit, nie wierzę. Chyba nie o to chodzi, ale dzisiaj się przekonamy. Nie mam pojęcia, czy będzie z tego seria, bo przyznam, że ostatnio jak wybrałam Celebs Go Dating, to ten program mnie przerósł, ale może program Camper nas zaskoczy, być może to będzie arcydzieło. Przekonajmy się. 5 duetów. Czekajcie, czy tam jest Czarek Czaruje? Czy tam jest ten trener Mario Bros, co był w Celebs Go Dating i... On był w drugim odcinku prawdopodobnie, ale tam nie dotarłam. Zatrzymałam się na pierwszym odcinku, więc poznamy człowieka. 5 camperów. I jedna wymagająca trasa przez całą Polskę. Okej, nie spoilerujmy sobie wszystkiego, tutaj widzę, będzie grubo. Będą musieli jechać camperem. No kto by się spodziewał po tytule camper? Przed nimi setki kilometrów, przygoda życia i walka nawet o 100 tysięcy złotych. Okej, czyli oni mają do przejechania pół Polski. Też jechałam niejednokrotnie, pozdrawiam trasę Szczecin-Warszawa. To jest intro. Nie, moi drodzy. Nie możemy mieć takiego intra. Co to jest za intro, ja się pytam? To nie jest Bob Budowniczy, to jest ważny program edukacyjny na miarę Złotych Globów. Ja wam szybko zrobię nowe intro. Jak usłyszał pewien Tomek, jedzie kamper, no to w drogę. Jacyś ludzie, co mało kto zna, w programie co o nim zapomnisz raz, dwa. Mam nadzieję, że wam się intro podobało. Teraz będziemy każdy odcinek, o ile w ogóle będzie z tego seria, będziemy zaczynać tym właśnie intrem. Startujemy z Pruszcza Gdańskiego. To właśnie tu uczestnicy spotkają się po raz pierwszy, by zobaczyć pojazdy, którymi będą przemierzać Polskę. Czas poznać 5 niezwykłych duetów. Cześć, jestem Ania, ale w sieci możecie mnie znać jako fanka, bo śpiewam dla was, tworzę filmiki. A ja jestem Czarek Czaruje, czyli jak sama nazwa mówi, jestem iluzjonistą. Okej, ja powiem wam tak. W ogóle nie śledziłam nigdy fanki, Czarka. Wiem, że istnieją, więc to już jest plus. Co to za łydki? Ach, to łydki Super Mario trenera and Dawida. Kim jest Dawid? Siemanko, nazywam się Super Mario Trener. Ej, to jest chyba człowiek, który wszędzie musi się wepchnąć. W sensie, nie ubliżając mu, może być prywatnie naprawdę przemiłym człowiekiem. Ale niepokoi mnie to, że to jest kolejny program, w którym on jest. A pierwszy był tak zły, że nie oglądałam go do końca. Także mam nadzieję, że to nie jest jakaś klątwa Super Mario Trenera i że tym razem to obejrzymy. Jestem trenerem i chciałbym, abyście trenowali i wyglądali tak jak ja. Fresh. Jestem Dawid. Jestem producentem muzycznym i produkuję po prostu muzykę dla raperów. Ja myślę, że Dawid się zmęczył mówieniem, więc dobrze, że tam tylko będą siedzieć w tym kamperze, bo może być trudno. Nazywam się Kuba Urbaniak, szerzej w świecie znany jako podziarany tata. Ja nazywam się Agnieszka Wiatrowska, jestem siostrą podziaranego taty i nie mam żadnej dziary. Nie znam tych ludzi absolutnie, ale przynajmniej szybko się przedstawili. Cześć, jestem Ada i od 10 lat jestem w sumie influencerką, mam 25 lat. Coś ją kojarzę, czekajcie. To jest Ada Skon? Nie, czekajcie. To ona! Trafiłam! Czemu ja o tym wiem? Ja nawet nie znam jej piosenek. Ja jestem Kaśka, mam 25 lat. Dużo podróżuję, robię zdjęcia i zostałam przez Adę zaciągnięta na program. W roli kierowcy. Czyli Kasia została zaciągnięta, ona oczywiście bardzo nie chciała brać udziału w kamperze. Jeszcze wygranie pieniędzy? Po co to komu? Bycie popularsem? Siedzenie na własnym trawniku dla popularsów? Nawet pamiętał twoje imię, ale cóż, on woli laski z elity. To jest zwykły trawnik. Nie wiem, dlaczego w tym miejscu przesiadują tylko popularsi. Nazywam się Krystian Ziętkowski, jestem topowym TikTokerem. Czekaj, coś mi nawet to mówi. Krystian Zimmerman? Brat Naruciaka? O, mam jakiegoś TikToka. Wejdźmy na to, zobaczmy, co tworzy Krystian. Będę robił sobie twarz. O, brwi elegancko. Oczy malutkie, ale no, teraz tylko kino. Jest, malutki. I usta. O. Wyglądam jak małpa.
Dobrze, poznaliśmy Krystiana. Wiecie co, ja chyba jednak wolę pana Mirosława na TikToku. Mam to w dupie. Mam to w dupie. Dziękuję. Nic więcej nie powiem. Do widzenia. Przyjechałem tutaj po to, żeby przeżyć fajną przygodę, doświadczać czegoś nowego i zarażać ludzi pozytywną energią. No, na pewno nie przyjechałeś, żeby wygrać pieniądze. Dobra, akurat oni mają w dupie te pieniądze. Cofam to, co powiedziałam wcześniej. Z jednej strony fajnie dostać taką kasę, z drugiej strony, jeżeli oni po prostu tyle zarabiają, no to bardziej przyszli pod zasięgi. Nazywam się Ula Woźniak, jestem jedną z topowych TikTokerek w Polsce. Ula Woźniak, tej to już w ogóle nie znam. Dobra, dobra, sprawdzimy, co z tego wyjdzie. Czemu mam takie coś? Ja nie oceniam Uli, aczkolwiek jest na pewno specyficzną osobą. Kochani, witam was w programie Camper Polska! Kim jest Izabela Krzak? Polska modelka, Miss Polonia 2016 i prezenterka telewizyjna. Przede mną 5 fantastycznych duetów, dajcie z siebie wszystko, bo w puli nagród nawet 100 tysięcy złotych. Wow, nie no, w szoku. Nie wiedzieli, co podpisują. Teraz się dowiedzieli, że 100 tysięcy, oni tyle na oczy nie widzieli. Ale ten program jest hojny. Myśli o takich biednych ludziach jak influencerzy, którzy nie mają pieniędzy. Który jest wasz? Różowy. Różowy, piękny, kwiatowy. Które wam się podobają najbardziej? Fioletowy. Ogórek. Kto ogórek. Woli ogórek, a kto woli klasykę? Po prostu porządny, wielki kamper wyposażony w pełni. Z tych wszystkich kamperów mi się podoba ten chyba drugi od lewej. Tak, tak, ten taki kolorowy. Mamy dla was różne pojazdy o różnym wyposażeniu i różnym komforcie. Tymi kamperami będziecie się zamieniać w trakcie podróży, ale kiedy i jak, no to zobaczycie niebawem. Czy oni właśnie zrobili atrakcję z tego, że oni nie wiedzą, którym kamperem będą jechać? Przecież i tak się będą zmieniać, no to co to jest za różnica? Jakby luksusowo. Jest prestiż. Toaleta? Brak. Prysznic? Brak. Ale miejsce do spania z widokiem jest. Ma frontowy intercooler, także coś tam może jedzie. Ten kamper dźwiga wszelkie oczekiwania. To VIP-owskie gniazdko na 4 kółkach, które generalnie ma wszystko. Ej, ten kamper jest przepiękny. I ma WC, ma prysznic, ma łóżka. Aż mi się troszkę zamarzyła taka podróż kamperem. Czy on właśnie wziął ze sobą złote hantle? Jest kolorowo i stylowo, jest podkowa na szczęście i kwiatowy design. Ale pięknie tam jest. No dobra, ta szachownica to taka średnia, ale tak poza tym to wzór kwiatów, taki vintage. Ale bardzo ładny. Spodziewaliśmy się oczywiście tego, że wylosujemy najlepszego kampera, bo... Tak? Ja się nie spodziewałam. Bo zawsze mamy farta w życiu. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że oni są tiktokerami, czy co, ale bardzo dziwnie mówią. Dobra, lecimy. Takie rary to... Jezu, co ci się stało w kolano? Nie wiem, ale oni muszą mieć ze sobą apteczkę jako podstawowe wyposażenie samochodu, więc bądźmy spokojni, bądźmmy dobrej myśli. Dobra, jest git. To dwójkę wrzuć, włącz. No wrzuć, dwójkę, bo ci skaśnie. Ja się trochę czuję, jakbym oglądała ten program Nauka Jazdy. Do kosza by wleciał Maja. Ja naprawdę go nie chciałam rozjechać. Ja wiem. Sprzęgło musisz wcisnąć przecież, jak wrzucasz bieg. Jest wciśnięte. Sprzęgło jest tam. On na pewno ma uprawnienia, żeby prowadzić takie pojazdy. To będzie wyzwanie. Dopiero 3 miesiące prawko, mistrz. Nie, no nie możecie tak robić. On ma 3 miesiące prawko, przecież on zabije tam ludzi na tej drodze. Patrz, ty mówisz, że pan tego busa bierzemy, do mnie mówisz, a ja mówię, no dobra, to też bym go chciał. No i mamy busa. No i... Kotysztosy, kabanosy. Kotysztosy, kabanosy, lecimy. Po złoto. Czy to była oryginalna piosenka tych kocurów? Czy to jest to, czego ja nie odpaliłam w tym poprzednim odcinku Celebs Go Dating? Wiecie co, ja coś czuję, że nie będzie z tego serii. Ja już wymiękam, jesteśmy na 13 minucie. A to trwa ponad godzinę. Kto wymyślił, żeby jeden odcinek trwał tak długo? Kto tyle w ogóle wytrzymuje przed telewizorem? Oby nic się nie zepsuło w nim. Ale jazda jest tu z tym. Jak traktorem trochę. Ej no. O, zapomniałam już o istnieniu tej pary. Nie pamiętam, kim oni są. To nawet nie wiadomo, ile jedzie. Nie wiem, czy wiecie, ale on jest marzycielem. O! Message!
Oho, pierwsze zadanie, moi drodzy. Masz kolejny cel, to Władysławowo. Serio, Władysławowo, wejście jedziemy? Na plażę numer 1. A powiem wam, byłam we Władysławowie. Średnio wspominam to miasto, bo kojarzy mi się z moją historią obozową. Nie wiem, czy wspominałam ją w 40 w ostatnim odcinku, chyba tak. Albo to było w Pechowelowej, w jednym z tych. W każdym razie poznałam tam moją niedoszłą miłość. Kto wie, ten wie. Dziś wszystkie drogi z Pruszcza Gdańskiego prowadzą do Władysławowa. A to oni nie mieli jechać na południe? Jaram się, to będzie super challenge pierwszy, nie? Pierwsze zadanie, nie? Wow, nie no, to jaram się też. Jadą. Ja nie wiem, czego oni się spodziewali, ale naprawdę jest to szalone zadanie. Muszą jechać z punktu A do punktu B. Dobra, teraz lecimy tak jakby prosto. Ja mam wrażenie, jak ich słucham, że oni są puszczani w slow motion. Wygrywamy to! To jest jak sport. Jak wiesz, że wygrasz, to wygrasz. A jak wiesz, nie możesz planu B tutaj brać. Arnold Schwarzenegger mówił ewidentnie. Nigdy nie miał planu B. No, Fagata mogłaby się z tym kłócić. Powoli zbliżają się do pierwszego miejsca, gdzie będą musieli wykonać swoje pierwsze zadanie. Oni jeszcze nie wiedzą, co ich czeka. A, myślałam, że zadaniem samym sobie jest dojechanie do Władysławowa. Czyli nie jest tak prościutko, moi drodzy, nie jest tak prościutko. Wejście 11, no jest. A co to za te... Tu! A, o kurde. Jakieś ludumy, ja mówię, żarcie będzie. Dawidek, żarcie będzie. No dla nas, nie? W ogóle ten biedny dziadek, który z tyłu zakłada albo ściąga buty. I te stópki. To są skrzynki dla nas? O co tu chodzi? To jest nasza miejscówka, czy nie? Gdzie my idziemy? W ogóle wszyscy mają ich w dupie, bo nikt ich nie zna. Prowadzącej też nie ma. Wszędzie jest kukurydza. Ja bym sobie zjadła taką kukurydzę. Chcesz, no to próbuj. Czy ich zadanie będzie po prostu chodzenie po plaży i krzyczenie gorąca kukurydza? Naprawdę? Czy to będzie ich zadanie? Kukurydza, kukurydza, każdy zajada, nikt nie wybrzydza. Te hasła mogą wam się przydać, tak jak i spryt w pierwszym zadaniu, na które będziecie mieć dokładnie godzinę. Zegar wystartuje po zakończeniu tego filmiku. Cel jest prosty. Sprzedać jak najwięcej kukurydzy, a co za tym idzie, zarobić jak najwięcej pieniędzy. To wy ustalacie cenę. Na koniec poproszę, wyślijcie mi SMS-a z informacją, ile udało wam się zarobić. No trzyma poziom ten program, co? Trzyma! Może w kolejnym zadaniu będą sprzedawać pierogi? Jadą koty, po dychu sprzedajemy. Plan działania jest taki. Trzeba iść tam, gdzie jest dużo ludzi, normalnie ich zaczepiać. Ja będę ich zaczepiał. Dla mnie to nie ma kłopotu, wiesz? O nie! Nie, Mario, nie rób tego. Najgorzej, jak ja nienawidzę, kiedy ktoś mnie zaczepia i wciska mi to przed twarz. Proszę kupić ten opłatek, proszę kupić! To jest moja obsmarkana chusteczka, ale załóżmy, że to był opłatek. Na potrzeby programu. Pan kupi, to wygramy konkurs. No to już kupujemy. Tak? Pewnie. Ile za to kupujesz? Cena jest łaska. Kasia, ja to już zamknę. Ja nie chcę, jakby żeby to tak zabrzmiało, ale ja uważam, że powinniśmy zdjąć bluzki. To tak zabrzmiało, Ada, to tak zabrzmiało, jak myślisz. Chociaż są na plaży, więc powiedzmy, że to jest jeszcze miejsce, w którym rozumiem twoją myśl. Kukurydza, kukurydza, kto ją zje, nie wybrzydza. Będzie was trzymać do rana. 5 złotych jest... za kukurydza, nie, za kukurydza. Ile dacie? Jezu, zabierzcie ich, ja nie mogę na nich patrzeć, to jest dramat. Ja nie wiem, czy ona umrze zaraz. Weźcie tam jakiegoś ratownika na plan. Przede wszystkim musimy zaczepiać facetów. Czarek, wiesz, jaki ja tu biznes ukręciłam? Gdzie on jest? A nic jeszcze nie sprzedałyśmy. Wiem, dopiero zaczęłyśmy. Kupicie może ciepła kukurydza? Naprawdę sprzedamy za bezcen. Znaczy nie za bezcen, tylko że musimy... Za 5 złotych. Za bezcen. Paradoksalnie przynajmniej ich sceny są ciekawe, bo ja nie wiem, co się zaraz stanie. Szukajmy plusów w tym wszystkim. Dzięki! Ania, jak ty sprzedajesz ekstra? Widzisz? Analiza słot idzie teraz. Kto chce, kto nie chce. Wszyscy muszą chcieć. Jezu, taki bliski kadr, że ja przez chwilę nie wiedziałam, czy to jest jakaś współpraca z Elą Gavin. Jak chodzę na spotkania z widzami, to idę sobie z taką reklamówką, tylko muszę uważać, żeby ona mi się nie podarła. I tam mam różne fajne ulotki. Coś? Ktoś coś? Jezu, jakby tak do mnie szedł z taką kukurydzą. No interesu by ze mną nie ubił. A jesteś po... Lepiej weź wszystko. A może chcesz więcej? Dobra, ej, koniec czasu. Może niech ten Krystian i Ula zjedzą sami te kukurydze? Może dodaj mi trochę energii? Ja przepraszam, jeśli za bardzo cisnę, ja po prostu się o nich martwię. Reklama dźwignią handlu, mówili. No to sprawdźmy, kto dźwignął ten kukurydziany biznes na najwyższy poziom. Zaczniemy od miejsca 5.
Ada i Kasia zarobiły 90 zł. Krystian i Ula 255 zł. Jakub i Agnieszka 275 zł. Czarek i Ania 320 zł. Mario i Dawid, zwycięzcy tej konkurencji, 426 zł. Gratuluję wam serdecznie. Poradziliście sobie doskonale, a jako, że jestem hojną prowadzącą, do każdej z tych kwot dopisuję po jednym zerze. Okej, czyli to są ich pierwsze pieniądze, no to niezłe zadanie było. Już się nie mogę doczekać kolejnych. Teraz kolejne wyzwanie przed wami. Musicie znaleźć sobie nocleg na tę noc. Powodzenia. Większość z nich ma kampery z łóżkami, więc będzie bez problemu. Przed naszymi uczestnikami pierwsza noc w kamperach. Mam nadzieję, że będzie spokojna, bo przed nimi dużo, dużo atrakcji. Dzień dobry. Halo. Boże, już pokazują stawki z dziećmi? Minęło może 5 godzin od rozpoczęcia programu. Dzień dobry! Słuchaj, siemano. Czy coś się uda na nas? Macie jakieś wolne miejsce? Tak, zaparkuj za szlabanem po lewej stronie i do recepcji. Dobra, dzięki. Ciekawa jestem, czy ci ludzie zgadzali się na to, żeby pokazywać ich twarze. Jak chciałem wrzucać w skrzyni biegów tam bieg, no to ta jedynka mi się myliła z trójką, bo one są mega podobnie, bo ta jedynka tak ciężko wchodzi. W sensie tak jakby nie na prosto, tylko gdzieś tutaj się zatrzymuje, to jest jedynka. On na pewno ma to prawo jazdy. Czy znajdziemy coś wolnego na dzisiejszą nockę? Oczywiście, jak najbardziej. O, super. Na jedną dobę, prawda? Jedna doba, dokładnie. Ciekawa jestem, czy w takim razie ten nocleg jest odejmowany z ich puli nagrody? W jaki sposób oni to rozliczają? Ładnie. Poczekaj. No dawaj. Ameryka. Ty, jakie to szybkie było. Obudzimy się, widzimy morze z tyłu. Mamy piękny widok. Kto ma taki nosek z takim widokiem, kurde? Myślę, że w żadnym hotelu byś takiego nie miała, więc jest cudownie. Jesteśmy mimo po prostu tego prawie na plaży. No właśnie, to jest taka typowa gadka ludzi, którzy próbują się pocieszyć, że nie jest najgorzej, ale woleliby raczej spać w innych warunkach. Dobra, dzień drugi, zaczynamy. Tutaj widzę, że jakieś dziecko chce im wejść do namiotu. O kurwa. Ej, wyobrażacie to sobie, budzicie się na dachu jakiegoś kampera, a na drabinie siedzi jakieś dziecko. 3, 2, 1, ho! Kocury, bambury, kotysztosy, kabalosy. Mario, przestań, błagam! Bo wyjdę i zamienię się w kocura. Nocka była ciężka, tam jest materac 120. O matko, dobra. O, dzień dobry. Ej, w ogóle, czy wam też Ada skąd przypomina Young Leosie? Pierwszy raz w ogóle spałam pod śpiworem, wiesz o tym? Znaczy w śpiworze. Zapraszam na Pyrkon i inne tego typu konwenty. Chociaż nie, teraz tam już nie ma sleep roomów. Ale kilka razy spałam w sleep roomie i powiem wam tylko tyle, że nigdy więcej. Ja się do tego nie nadaję. Pamiętam, że poszłam spać, a rano jak się obudziłam, to przy moich stopach leży jakiś koleś i tak głośno chrapał i miał koszulkę Armagedon. Więc mówiliśmy na niego Armagedon. Nie no, piękne wspomnienia to były. Chociaż najgorzej wspominam prysznicę. Drugi dzień, trzeci dzień to już jest taki hardcore. Tam się zbiera na wymioty. Koty, hop, hop, hop. Jezu, ten dalej ćwiczy. Mario, stop it. Stop it. 2, 3, hop. Jesus. Hop, hop. Easy, Mario. Zjedz kanapkę. Zobaczmy, jak sobie radzą w robieniu śniadania. Chcesz kabanosa? Wiesz co, ja nie chcę tego spoconego kabanosa już. Kabanosy? Takie jak szklanki? U koleżanki? Zapomniałam, że to nie jest jej piosenka. Jakby zrobił fita z Young Leosią i z Mario Brosem. Kotysztosy! Kabanosy! Nie, dobra, jednak nie róbcie tego fita. Gdzie są pomidory? Ej, nie ma masła. No nie mamy. Nie ma masła, co jak on zrobić? Ale olej mamy chociaż, czy nie? No nie wiem. No kurwa, wbił to jajo na patelnię i potem zaczął szukać. Tak się nie robi. Ja robię jajecznicę z przepisu Gordona Ramsaya. Najpierw na zimną patelnię daję sobie troszkę masełka i daję sobie też na to jajko. Wolno to podgrzewam i cały czas ze sobą mieszam. Szukaj. Ej, to trochę pędzi ciężko, ale dam radę. Ale najpierw... Ja bym chciała tam pójść i im pomóc, bo ja widzę, jak oni się męczą mówiąc, naprawdę. Pokryj tą cebulkę. Zrobię ci kanapkę z szynką, pomidorkiem. No, to dwie bułeczki, super kanapki, zrób takie na nas. Takie dobra. Jak lubię, wiesz jak ja lubię? Ja lubię tak nabite jak autobus do Lichenia. Super kalorie lubię, Dawiduś. Nabite jak autobus do Lichenia, what? Co to jest za porówne? Za rogiem morze? No, to prawda. Tego nie doświadczysz w hotelu? Nie. No tak, tego nie doświadczysz w hotelu. Fakt. Nie ma czegoś takiego jak hotele z widokiem na morze. No takiej kanapki to ja się nie spodziewałam. To jest chleb z pomidorem.
To jest potężny zawodnik w kategorii kanapka roku. Ale wiesz, pasztet przynajmniej jest z jelenia. Okej, czyli tam jest jednak na tym pasztet. Ja myślałam, że to jest goły chleb, a na tym pomidor. Już chciałam powiedzieć jakiś komentarz o tym, że no nie wróżę im przyszłości kucharskiej, ale teraz to widzę, że jednak jest poziom. Jest poziom. To nie jest turnus wypoczynkowy, tylko kamper Polska. Trzeba ruszać dalej. Z Władysławowa ekipy kierują się do Helu. Czyli oni potem i tak będą musieli wracać tą samą trasą. Myślałam, że oni zaczną w tym Pruszkowie, czy gdzie tam zaczynali, i pojadą po prostu na południe. A oni każą im jeździć tak dookoła dziwnie. No co będą robić na Helu? No znowu będą sprzedawać kukurydzę? Czy tym razem te pierogi? Ja naprawdę żartowałam. Ale jeżeli teraz będą pierogi, to... I'm done. O kurde. Krawężnik? Jebli tym autem i takie... Ooo... Krawężnik? Cześć! Hej! Cześć, o dobra. Siemano. Iza! Dostałeś? Tak! Dzień dobry moi kochani. Kolejny dzień, kolejne emocje przed nami. Oni nie mogą, nie wiem, z dwóch telefonów tego puścić? 10 osób stanęło nad jednym telefonem, Boże. Wypoczęci? Jak się spało? Świetnie! Dobrze. Poproszę o kluczyki. Nie dam. Gdyż... Jaka szkoda. Już? Jaka szkoda, Boże, jaka szkoda. Jaka szkoda, ale wiesz. No tak jak myślałam, zamiana kamperów. Mamy 5 kluczyków, czas poznać kolejną konkurencję. Możecie wygrać pieniądze, nawet 10 tysięcy złotych za pierwsze miejsce. Przed wami tor przeszkód. Tak patrzę, to nawet tam nikt nie stoi, żeby ich oglądać. Oni mają tak wszyscy wyrąbane na nich. Zresztą, kto słyszał o programie Camper? Ja nie słyszałam, ja przez przypadek się o tym dowiedziałam. Miałam nagrywać program Farma. Krok pierwszy. Z 6 kubków musicie ustawić wieżę, ale nie możecie używać do tego swoich dłoni. No jakoś nie widziałam, żeby oni kładli twarzami te kubeczki, także chyba tutaj jakieś oszustwo było. Od razu było cięcie. Wieża ma się składać z 3 poziomów, 3 na dole, następnie 2, no i 1 kubek na samym czubku. O kurde. Kurde, to będzie trudne. Trzeba się mocno skupić. Chyba ciężko idzie, żeby nie jest proste, wieża. No panom też jednak nie wyszło, dlatego pewnie zrobili cięcia. Jedna osoba z waszego duetu zakłada na głowę koszyk. O, wiecie co? We Flying Tigerze są takie czapeczki z tymi koszami na głowę. Widzę, że budżet na ten odcinek był wysoki. Trzykrotnie musi do niego wcelować piłeczka. Trzecia konkurencja, idealna na upalne dni. W lodówce znajdziecie kostkę lodu. W niej zamrożone są gwizdki, a dokładnie jeden gwizdek na każdą parę. Waszym zadaniem jest rozmrozić tę kostkę lodu. Każdy z was może użyć tylko jednej dłoni. Kurczę, ja tutaj będę musiała zacenzurować albo po prostu nie pokazywać, bo YouTube nie lubi gołych klat. Dlatego czasami dostaję demonetyzację na 40. Tam nic nie ma, tam się nic nie dzieje, ale dla YouTube'a chyba to są zbyt pikantne treści. Bawi mnie jednak, że oni tutaj się tak smarują tą kostką lodu, a w tle leci piosenka Sexy. Następnie ja już będę czekać na dźwięk gwizdnięcia. Wtedy zatrzymam stop. Dobra, zaczyna Czarek z tą swoją fanką. Nie no, w sumie szybko im poszło. Ciekawa jestem, jak dziewczyny sobie poradzą. Ta Adrianna z Kasią. Bo to są potężne zawodniczki. Chociaż nie, czekajcie. Jest Ula i Krystian. To są moi faworyci. Jest druga? Dwa? Jeszcze jedna. Trzy piłeczki. Zdejmij koszulkę. Dobra, kochanie. Zdejmuję. Dobra, dawaj. Na ciebie. Daj pod pachę. Tu jest najcieplej. Tarka będzie. Nie, no zwariowałeś, mi trzeba trzeć, Czarek, trzeba trzeć. Nie. No właśnie, oni mieli chyba trzeć o ciała, a nie chuchać. Czy to nie jest złamanie regulaminu? No ale dobra, ja się nie znam. Mocno. Jak niektórzy nie umieją na przykład gwizdać. O, widzicie, ja potrafię. Czekajcie, jakąś operę wam wygwizdzę. No, średnio. Jest zagwizdał, stop! Dobra, next para. Jesteście gotowe? Za 3, 2, 1. Wieża! Zobacz, jak ładnie. O kurde. Moja ulubiona para, najlepiej im idzie, jak zawsze. A jeszcze raz. Podjęliśmy decyzję, żeby przenosić je ustami, bo widzieliśmy, jak inne pary, analizę przeprowadziliśmy, że lepiej będzie ustami je utrzymać. Jak się pocałujemy, to trudno. Tak. Samo życie. No to trudno, dokładnie. Zobaczmy tą siłę przyjaźni. Przyłóżmy usta.
Widzę, że Kasia też ma pofarbowane włosy, to na pewno nie jest inspiracja Adrianną, prawda? To wcale nie jest jak Queen of the Black, która inspirowała się na Nami-chan. Dobra, może po prostu jej się podobała taka fryzura i to jest totalny przypadek, że ma podobnie jak Ada. Może to Ada zgapiła. Może to Ada. Dobrze, dobrze, dziewczyny. Krystian ściąga koszulkę, bardzo dobrze, to jest plaża. Gryź, gryź to. Powiem wam, że troszkę mnie to obrzydziło, jak sobie pomyślałam, że on ma gryźć lód, który roztapiał na swojej klacie Mario. Zobacz, jak padnie ten buzi! No właśnie o tym mówię. Gryź, gryź, gryź! Dobry kąt, jadą! Dawaj, dawaj, do buzi go! Do buzi, do buzi! Może to brzmi tak źle. A, rany, stop! Nie, to Ula! To Ula, ona... On... Ula chce oszukiwać? Ola, nie, Ola, Ula, nie wolno oszukiwać. Chyba za karę będą mieli najgorszego kampera. Z czasem 5 minut, 19 sekund. Czarek i Ania. Yes! Na czwartym miejscu. Z czasem 4 minuty i 21 sekund. Krystian i Ula. O nie, moi faworyci. Na miejscu trzecim. Ada i Kasia. Czas poznać zwycięzców dzisiejszej konkurencji. Mario i Dawid! No tak jest! No ponownie panowie wygrali, gratulacje dla nich i wygrali inny kamper, czy ten sam? A to oznacza, że drugie miejsce kamper trafia w wasze ręce i jest z klimą! To jest ten moment na przepakowanie, lećcie! No dobra, i tutaj się kończy pierwszy odcinek. Jestem ciekawa waszego zdania, bo ja mam mieszane uczucia. Nie było jakichś dymów, nie było dram, więc... Nie wiem, czy wam się to podoba, ale w sumie Ula z tym Krystianem to zrobili robotę. Ja troszeczkę ponarzekałam, troszkę się pośmiałam, ale mam nadzieję, że wam się podobało taki luźny odcinek. Tymczasem ja wam dziękuję za obejrzenie, zapraszam na moje wszystkie social media, tutaj macie wypisane. Dziękuję również wspierającym za wsparcie mojego kanału. Ściskam ciepło, bez odbioru.